dla tych, którzy tworzą szczep, ale też i dla wszystkich, którzy dołożyli swoją cegiełkę do jego tworzenia kiedyś lub wspierają jego działania z zewnątrz. Ten jubileusz to dowód waszej wzajemnej przyjaźni i braterstwa, ale też ogromu wspólnych przygód, służby na rzecz innych, konsekwencji w realizacji ambitnych celów. Życzę wam, by przez kolejne lata wasza wspólnota była coraz mocniejsza, by wasze działanie zawsze odpowiadało na potrzeby lokalnej wspólnoty. Dziękuję zuchom i harcerzom za ich aktywne działanie i rozwijanie siebie w zgodzie z harcerskimi ideałami. Jako przedstawiciel Komendy Chłopca Szczecina, z OKP, się rozmawiać, mam do przekazania w zasadzie dwie rzeczy. Jedna to ogromne gratulacje za utrwałość, za pracę wcześniejszą i bieżącą, za to, że dzięki wam harcerstwo Ziemi Szczecineckiej mamy wrażenie, że nasze dobrze będzie miało się coraz lepiej, to też wiemy. A z drugiej strony za to właśnie dziękujemy, za to, że trwacie, że dalej znajdujecie chętnych do uczynienia modułu, do wyznaczania sobie odpowiednich celów i ich realizacji. Dziękujemy bardzo serdecznie za powierzenie waszych dzieci naszemu szkołom. Dziękujemy serdecznie. To ja też wam wszystkim dziękuję za wsparcie moich działań. Za wieloletnią współpracę, za to, że wychowała tak wspaniałą córkę i tak wspaniałego syna. Naprawdę dziękujemy, bo to jest nasz drużynowy, była drużynowa, jak szłam na zastępczym komendantem szczepu. To są naprawdę wspaniałe dzieci i gratuluję takiego wychowania. Ta nasza wspólna miłość do szczepu, do harcerstwa, do tego, żeby wspólnie działać i razem różne przygody odbywać, po prostu jest czymś, co stoi ponad wszystkim innym i dlatego po prostu ta nasza chęć i ta siła, która w nas tkwi, jest taka raczej nie do pokonania. I chcielibyśmy dzisiaj państwu podziękować za zrozumienie, za współpracę, za pomoc, za to, że zawsze państwo jesteście, kiedy tego potrzebujemy. Te słowa dotyczą wszystkich rodziców, bo dzięki państwu po prostu tutaj istniejemy, dzięki państwu mamy to, co mamy i zawsze możemy na państwa liczyć. Możemy im naprawdę serdecznie podziękować za to, że wspierali działanie naszych młodych harcerzy, naszych młodych zuchów. To oni dołożyli swoją cegiełkę i swoją pracą. Naprawdę dali bardzo dużo od siebie innym, za co ja serdecznie wam dziękuję. Rodzice, jeszcze raz dziękuję wam za wychowanie tak wspaniałych młodych ludzi. Malika, słuchaj, do ładnego widoku, nie wiem którego. Mamy kilka placówek, bo się rozwijamy. W harcerstwie wykuwamy wartości. Prawdę, dobro, piękno. Wykuwamy to, żeby się nie bać być odważnym. A odważnym jest się wtedy, kiedy trzeba, a nie wtedy, kiedy można. I życzę wszystkim harcerzom, żeby tacy byli. Do zobaczenia za 25 lat. Marlina, przejmij proszę tą trzynakę. Nie. Dobra, no. Dobra, dziękuję. Siła psa. Bardzo dziękuję. Miasto z wizją PL. To dla was zmieniamy Szczecinek. www.miastozwizją.pl